tym roku już trzecie dofinansowanie, które zyskaliśmy z funduszy od Wojewody Pomorskiego. Te ponad 500 000 zł spowoduje, że mieszkańcy Gdyni będą mieli kolejne bezpieczne przejście na ulicy Morskiej, skrzyżowanie z ulicą Warszawską. Jedno z najbardziej newralgicznych skrzyżowań, które łączy różne dzielnice. Mówimy tutaj o działkach leśnych, ale i również o Grabówku ze ścisłym śródmieściem naszego miasta. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że pan wojewoda docenił projektowany zakres i dzięki temu będziemy mogli jeszcze lepiej sprostać oczekiwaniom naszych mieszkańców, którzy w sposób bezproblemowy i bezpieczny będą mogli się dostać ze swoich dzielnic, w których żyją na co dzień, do miejsca, w którym bardzo często spędzają czas lub też pracują. Jest to bardzo ważne, ponieważ zaraz po sąsiedzku budujemy dodatkowo windę, która będzie udogodnieniem dla osób niepełnosprawnych i już w najbliższej przyszłości cały ten obszar będzie bardzo przyjazny dla osób, które poruszają się pieszo, jak i również dla rowerzystów, ale przede wszystkim dla osób, które mają problemy ruchowe. Przebudowa będzie polegała na dowiązaniu przejazdu rowerowego oraz przejścia dla pieszych w miejscu, w którym dzisiaj tego przejazdu ani przejścia nie ma. Ta przebudowa również spowoduje dowiązanie dróg rowerowych z dzielnic północnych Grabówek, Chylonia z centrum Gdyni. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 507 tysięcy, czyli to jest mniej więcej połowa kosztów inwestycji, drugą połowę pokrywa miasto.